Niemal 40% Polaków mieszka na terenach wiejskich. Gospodarstwa rolne na ogół są zbyt małe, aby mogły stanowić jedyne źródło utrzymania. Sytuację pogarsza fakt, iż pracodawcy nie myśleli dotychczas o tym, aby inwestować poza wielkimi aglomeracjami. Demografowie ostrzegali przed wyludnianiem się wsi i przed utrwalaniem tamtejszego bezrobocia, zwłaszcza wśród kobiet. Myślano, że karierę, pieniądze można zrobić tylko i wyłącznie w wielkich miastach. Na szczęście pracodawcy coraz częściej inwestują na terenach wiejskich i zatrudniają osoby tam właśnie mieszkające. Początki były jak zwykle trudne. Po przeobrażeniach wszystkie maszyny zostały wyprzedane i myśmy kupili może nie zakład, tylko jakąś ruinę. I w tej ruinie podjąłem decyzję budowy czegoś na miarę europejskiego. Było to niesamowite ryzyko. Witam serdecznie. Traktor zjeżdża z linii montażowej. Nie wszyscy wierzyli, że da się to zrobić. Przede wszystkim postawiłem na młodzież. Nasze logo to są wektory, które są na lewo, na prawo i na wprost, czyli różnorodność produkcji, różnorodność działania. Trafiłam tu jeszcze w momencie 5. roku studiów magisterskich Politechniki Białostockiej, Wydziału Mechanicznego. Następnie po roku złożyłam dokumenty o przyjęcie mnie na studia doktoranckie. Zdałam wszelkie egzaminy i dostałam się na studia. Pracodawca, jak widać, stawia na młodą kadrę, pozwala jej się rozwijać, pozwala im studiować i stąd też mój ten doktorat. Miałam możliwość studiowania, badania przyczep wyprodukowanych tu w firmie, no i pisania pracy. Zarobki są naprawdę okej. Jak widać, tutaj dookoła higiena pracy jest na dużym poziomie. W tej części Podlasia ciężko bardzo znaleźć jest pracę taką dobrą dla chłopaka po prostu, gdzie nie wykorzystają jako taniej siły roboczej. Robota jest złota, bo zawsze chciałem te śrubki kręcić, składać coś. Na rzekać nie mogę w każdym razie. Zaczynałem jako pracownik fizyczny. W międzyczasie kończyłem studia, kierunek mechanika i budowy maszyn, o specjalności pojazdy samochodowe. Firma oczywiście bardzo mi w tym sprzyjała, pomagała. Miałam możliwości na skończenie tych studiów. Firma zafundowała nam kilka szkoleń. Były to szkolenia z zakresu budowy marki, technik sprzedaży, z negocjacji. Szkolenia te są bezpłatne, odbywają się częściowo w godzinach pracy. Największą satysfakcją było to, że pracodawca dał mi duże pole manewru. Może to było częściowo z racji tego, że znałam potrzebny bardzo firmie język obcy niemiecki, więc ja mogłam eksperymentować na rynku, mogłam się uczyć od podstaw wszystkiego i próbować wszystkie rzeczy, których nauczono mnie na studiach, stażach, praktykach i mogłam to robić w praktyce i ćwiczyć. 20 lat temu rozpoczęliśmy swoją działalność. Jeszcze w tym czasie był Związek Radziecki, a u nas było bardzo dużo zboża, kartofli. Początkowo wymienialiśmy to. To nie był rynek, to taka wymiana, ale przynosiła rezultaty wymierne. I zaczęliśmy między innymi od wymiany ziemniaków na ciągniki. Natomiast dalej zrozumieliśmy, że niestety trzeba rozpocząć działanie produkcyjne. A żeby produkować, po prostu trzeba wykształcić ludzi, którzy mogliby konstruować technologie inżynierowe i iść w tym kierunku. W powiecie hajnowskim to jest największy pracodawca, zatrudnia ponad 1800 osób. Cieszymy się bardzo z tego, że właściciele tego zakładu, a szczególnie pan prezes, umiał taki zakład po prostu dźwignąć z poprzedniego pomu i zainwestować w to tak, żeby powstał nowoczesny, piękny zakład, z którego korzystają nasi bezrobotni. Jak my zabezpieczamy rynek pracy, jeśli chodzi o duże zakłady pracy? W tym roku szkoliliśmy bezrobotnych z zakresu spawalnictwa, szkoliliśmy jako tokarzy, ślusarzy. Zaplanowanych do końca roku jeszcze mamy dwa szkolenia. Indywidualne formy szkolenia bezrobotnych pod potrzebę zakładu pracy to są przeważnie te szkolenia, które robimy. Zawsze po zakończonym kursie przyjeżdżają przedstawiciele działu pracowniczego i rozmawiają z osobami, które ukończyły kursy, no i decydują o tym, czy zatrudniają ich, czy nie, czy pójdą ci bezrobotni do jakiegoś innego zakładu na naszym terenie. Wysoki poziom bezrobocia
na polskiej wsi i w małych miasteczkach, nie musi być wcale sytuacją bez wyjścia, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorcy będą brali przykład z tych, których przed chwilą poznaliśmy. Jaki typ inwestycji jest szczególnie wspierany przez urzędy pracy i przez inne instytucje? Wśród rodzaju działalności podejmowanych w ramach środków przekazywanych z Funduszu Pracy przede wszystkim stawiamy na usługi. Są to różnego typu usługi. Przede wszystkim usługi gastronomiczne, usługi budowlane. Niemniej rozwój właśnie tego sektora na terenach nisko zurbanizowanych jest szczególnie istotny. A czy instytucje rynku pracy pomagają pracodawcom wyszukiwać pracowników? Wśród pracodawców, którzy skorzystali z usług powiatowych urzędów pracy, panuje opinia, że szereg usług, które to są dostępne właśnie w publicznych służbach zatrudnienia, ich jakość nie odbiega od jakości usług dostępnych na rynku, a są po prostu nieodpłatne. Tak więc i same powiatowe urzędy pracy zmieniają podejście wobec pracodawców, tak modyfikując pośrednictwo pracy, ażeby między innymi współpracą z pracodawcami często zajmowały się oddzielne komórki organizacyjne, tak żeby ta oferta kierowana dla pracodawców była jak najszersza. W końcu 2009 roku zarejestrowanych było 427 tysięcy bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi. Przeważają one w populacji bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Kobiety stanowiły 51,3% ogółu bezrobotnych mieszkańców wsi. W porównaniu ze stanem w końcu 2008 roku ich liczba wzrosła o ponad 46 tysięcy. Zmniejszył się natomiast o 5,5 punktu procentowego udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych z obszarów wiejskich. Tempo wzrostu bezrobocia wśród kobiet zamieszkałych na wsi było słabsze niż bezrobotnych mieszkanych miast, których liczba w porównywanym okresie wzrosła niemal o 1/5. Czy rzeczywiście kobietom z terenów wiejskich i z małych miast trudniej jest znaleźć pracę? Jeżeli tak, to dlaczego? Niestety jest to prawidłowość. Niemniej, gdy przyjrzymy się kryteriom udzielania wsparcia, między innymi z Funduszu Pracy lub z Europejskiego Funduszu Społecznego, grupa ta jest szczególnie preferowana, więc możemy liczyć, że przy tak dużych środkach, które mamy dostępne w ostatnich latach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Funduszu Pracy dla tej właśnie grupy, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, sytuacja ta zmieni się. Czy osoby, które zamieszkują tereny nisko zurbanizowane, to dla pracodawcy atrakcyjni pracownicy? Baza kwalifikacyjna małych, lokalnych rynków pracy często odbiega od potrzeb pracodawców, tak więc niezwykle istotne jest inwestowanie zarówno przez samych pracodawców, jak i przez instytucje publiczne, instytucje szkoleniowe w zwiększanie kwalifikacji tej właśnie grupy pracowników. Czyli takie osoby powinno się jakoś stymulować, prawda? Tak, oczywiście. Szczególnie istotna jest tutaj oferta szkoleniowa. Także pracodawcy przyjmujący pracowników prosto z lokalnego rynku pracy muszą pamiętać o niezbędnych nakładach na szkolenia. To jest to, o czym często polscy pracodawcy zapominają. To, że muszą inwestować w swoje własne kadry. Wystarczy kilka dobrych pomysłów, konsekwencja i grono zaufanych pracowników, a wtedy od pomysłu kilku gospodyń do firmy spełniającej unijne normy wcale nie jest daleko. Ja go ci kilka razy przewróci, no tak równiutko, ładnie uleży się i będzie bardzo ładnie wyglądał. To jest moja serwarnia. Tutaj dojrzewają i leżakują nasze sery. Produkujemy sery od naturalnych, po czosnkowe, śmietankowe, ziołowe, z kminkiem, z bazylią, z rozmarynem, z czarnuszką, z oliwką. Przybywaliśmy wraz z mężem za granicą. Postanowiliśmy wrócić na swoje. Mąż miał nieduże, jak do tej pory, gospodarstwo. Zainwestowaliśmy zarobione pieniążki w to gospodarstwo. Zakupiliśmy krowy, drobne maszyny, ciągniki. No i powoli, systematycznie udaje nam się. To jest nasza najnowsza inwestycja. Mąż zaplanował budowę obory. Obora będzie przystosowana dla krów, tak, mężu? Tak, tu będzie stało 25 sztuk krów plus młodzież hodowlana, bydło pasowe. My utrzymujemy się z produkcji tegoż sera. Jako producenci przynależymy do Zrzeszenia Producentów Sera Korzycińskiego. W skład zrzeszenia wchodzi około 30 producentów. Każdy z producentów zobowiązał się do utrzymania odpowiednich warunków do higieny, do produkcji tego sera. Każdy z nas posiada dokumenty weterynaryjne, atesty.
każdy z nas ma jakiś tam swój udział, prawda, w tym zrzeszeniu. Mianowicie spotykamy się raz, dwa razy w miesiącu, w zależności od potrzeb, żeby omówić najważniejsze sprawy związane z produkcją naszego sera, z utrzymaniem rynku, z promocją. No jak założyliśmy to stowarzyszenie, no to każda chciała wymieniać swoje doświadczenie. Ta tak robi, a ja jeszcze inaczej robię, a to ja ziółka dosypuję, a to ja pieprz, a to ja czosnek. To już od klientów zależało. No i od tego się zaczęło. Jesteśmy zgrani i ja myślę, że tak do końca nie zepsuje się to, że będziemy razem. Razem będziemy jeździć, będziemy razem sprzedawać. I na razie jak do tej pory, no układa się dość dobrze. Różnie czasami to bywa. Czasami jedna drugiej coś powie, że tam czego ty przyjechałaś dzisiaj, mogłaś wczoraj sprzedawać na przykład na jakimś tam jarmarku. No ale tam druga zaśmieje się, ja przyjechałam, bo myślałam, że tu nikogo nie będzie, a ty jesteś, no to razem będziemy sprzedawać. I ja myślę, że na razie jest wszystko w porządku. Zrzeszenie producentów sera korycińskiego-swojskiego jako swoje zadanie takie docelowe przyjęło to, że ma być on zarejestrowany na liście produktów regionalnych w Unii Europejskiej. Właśnie dokumentacja została opracowana i w przyszłym tygodniu ma opuścić już nasz kraj i zawitać progi Unii Europejskiej. Na terenach szczególnie zagrożonych bezrobociem to władze samorządowe powinny pomagać w znalezieniu ewentualnego przedsiębiorcy, a także powinny pomóc w zainwestowaniu unijnych pieniędzy. Zwłaszcza jeżeli tych pomysłów na biznes jest kilka, a rąk do pracy nie brakuje. Przedsiębiorczość społeczna to jest biznes. No i wykorzystanie i zagospodarowanie potencjału lokalnego, tego co w danej miejscowości, na danym terenie jest. Doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie i pomysł na przedsiębiorstwo społeczne tutaj właśnie w Nasutowie był bardzo prosty, na klaster. Co to magiczne słowo oznacza? Klaster to połączenie możliwości, już konkretnych możliwości osób, przedsiębiorstw, firm, agroturystyk, które znajdują się na danym terenie. Panowie, którzy mają bryczki, mają wozy, mają sanie do organizowania kuligów, gospodarstwa agroturystyczne, które mają specjalistyczne usługi, wypieki orkiszowe, my, którzy dysponujemy dużym ośrodkiem szkoleniowym, razem stworzymy wspólną ofertę dla firm, dla gości, którzy zechcą odwiedzić Nasutów. Ile pokoi wolnych jest? To są kobiety, które posiadają gospodarstwa rolne, ale są bardzo małe gospodarstwa, od 1 do 3 hektarów. Ponieważ w pobliżu jest Lublin, są Niemcy, to najczęściej ich mężowie znaleźli już pracę. Natomiast no, one zostały w domu i opiekowały się tym gospodarstwem, opiekowały się domem. Jednakże nie dawało to im żadnej satysfakcji takiej materialnej, zarobkowej. Kobiety uwierzyły w siebie, uwierzyły we własne umiejętności, poczuły się pełnowartościowe i chciały coś robić. Nadarzyła się okazja. Był projekt taki Budujemy na Wylisków. Akurat przyszłam na takie szkolenia i zostałam tutaj. Jestem trzeci rok, a wcześniej prowadziłam gospodarstwo domowe. Polecałabym to innym kobietom, żeby wyjść z domu, robić coś dla siebie, bo z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli się robi coś dla siebie, to się jest zadowolonym i szczęśliwym człowiekiem. Na 15:30 zdążymy z obiadem. Dzwonili, że przyjadą wcześniej troszeczkę. Prezesi firm, poważne instytucje bały się brać catering z jakiegoś Nasutowa. Tak na początku słyszeliśmy. No, są hotele, są trzygwiazdkowe, tak, to one gwarantują pełną obsługę. Dzisiaj nie mamy problemu ze sprzedażą naszych produktów. My dostajemy za to pieniądze, mamy na pensję, możemy rozwijać się, możemy inwestować w szkolenia, w nowy sprzęt. Na początku to były 4 osoby zatrudnione. Dzisiaj w sezonie zatrudniamy właściwie 20. Dla kobiet to jest właśnie bardzo ważne, żeby one poczuły tą odwagę, poczuły swoją wartość. Wymierne korzyści, jakie mają nasze pracownice, to myślę, że przede wszystkim regularne pensje co miesiąc. Tworzą projekty, piszą własne projekty europejskie, że dzieci wysyłają na obozy międzynarodowe, że korzystają ze szkoleń, z praktyk. Wreszcie ta korzyść, myślę, też taka, że te panie są na co dzień uśmiechnięte.
Warto podkreślić, że obecni pracodawcy, ale także ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność poza wielkimi aglomeracjami, mogą liczyć na pomoc bardzo wielu instytucji, na pomoc finansową i merytoryczną. Gdzie szukać tej pomocy i jak z niej skorzystać, o tym już za chwilę. Czy małe firmy albo osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich mogą liczyć na pomoc z Państwa strony? Tak, małe firmy mogą liczyć na wsparcie w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw. W działaniu tym chodzi o to, aby nowe podmioty lub też rozwijające się małe podmioty na terenach wiejskich tworzyły nowe miejsca pracy. Firmy te będą odchodziły od stricte rolnictwa na rzecz rozwoju innej działalności, która będzie wspierana, a zlokalizowana na obszarach wiejskich. Czyli oni muszą się do Państwa zwrócić z prośbą o pomoc. Tak, gdyż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełni funkcję agencji płatniczej, która to dystrybuuje środki finansowe służące między innymi działaniu Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw. A jakie muszą spełniać warunki, żeby dostać od Państwa taką pomoc? Przede wszystkim ważna jest tu lokalizacja takiej firmy i inwestycji. Musi być ona zlokalizowana na terenach wiejskich. W ograniczeniu może być to teren wiejsko-miejski czy też miejski. W Unii Europejskiej przedsięwzięcia ekonomii społecznej to prawie 1 000 000 instytucji tworzących 11 milionów miejsc pracy. W Polsce w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej pracuje ponad 500 000 osób, co stanowi 3,9% ogółu zatrudnionych. Natomiast w innych, nowych krajach Unii w tym sektorze zatrudnionych jest od 0,6% Litwa do 4,6% pracowników Słowacja. W krajach starej Unii Europejskiej, takich jak Holandia czy Irlandia, liczba osób zatrudnionych w sektorze ekonomii społecznej sięga niemal 10%. Jaka jest forma, poziom i wysokość pomocy finansowej? Pomoc w ramach tego działania wypłacana jest w postaci refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50%. Uzależnione jest to od utworzenia liczby miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie i wygląda to następująco. 100 tysięcy złotych kwoty pomocy może dostać firma, która zatrudni w ramach projektu co najmniej jedno miejsce pracy. 200 tysięcy złotych będzie możliwe do otrzymania w sytuacji, kiedy tych miejsc pracy będzie co najmniej dwa. Natomiast 300 tysięcy złotych będzie to możliwe w sytuacji, kiedy miejsc nowo utworzonych będzie powyżej 3. Jakie przedsięwzięcia z tych pieniędzy możemy realizować? Zakres wsparcia jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje ponad 400 różnych kodów polskiej działalności gospodarczej, które mogą być objęte wsparciem w ramach tego działania. Przeprowadzone badania pokazują, że w Polsce istnieje duże poparcie dla przedsiębiorstw społecznych. Dla 97% respondentów zakładanie tego typu firm to dobry pomysł. Odmiennego zdania było tylko niespełna 3% ankietowanych. A gdzie można składać wnioski, żeby takie dofinansowanie dostać? Wnioski można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Planowany najbliższy nabór składania wniosków odbędzie się w roku już 2011. Generalnie można powiedzieć, że trzeba naszą stronę odwiedzać pod adresem www.arimr.gov.pl. Tam oczywiście na bieżąco wszystkie informacje są zamieszczane. Jest zainteresowanie? Tak, oczywiście. Można powiedzieć, że z roku na rok coraz większe. Zachętą do składania wniosków są zaliczki, które są przyznawane po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o przyznanie pomocy, jak też po podpisaniu umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dopiero możliwa jest wypłata tej kwoty zaliczki. W największych polskich miastach swoje siedziby mają zarówno instytucje finansowe, jak i publiczne. Ale wcale nie jest powiedziane, że tylko tam możemy robić zarówno karierę zawodową, jak i prowadzić swoją działalność gospodarczą. Wiedzą o tym między innymi kobiety, które coraz częściej małe wsie i miasteczka wybierają jako miejsce realizacji swoich marzeń zawodowych. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.